Przez okrągłe 10 lat, powiedzmy 17 do 20 czasem siedzieliśmy na Zawiszy. W sobotę jak chodziliśmy na Zawiszy, od 9 to ledwo dążaliśmy na obiad. Takie były proste czasem niechęci Pawła, że powiedział, boli mnie brzuszek, no to wyciągaj książkę i uczę. Za 10 minut już go przestał brzuszek boleć. Tak jak miał ADHD, jedno ćwiczenie może wykonywać zaledwie przez kilka minut. Wolę trening zostawić na Zawiszy, a do domu iść jako normalny człowiek. No ja to jestem spokojny raczej. Lubię powędkować, lubię pograć w gry na konsoli, jak mam czas oczywiście. Nie, wiadomo, że jechać na staw i złapać karpia to żaden problem, także, ale lin z rzeki też był 46 cm. Na razie troszeczkę dochodzę do siebie po kontuzji, która była. Także hala może nie być za ciekawa, ale to nie o halę chodzi, tylko o igrzyska, a do igrzysk jeszcze sporo czasu. To wszystko się zaczyna właściwie na rozbiegu, a kończy się tam, tak jak mówią niektórzy, w niebie. No i Paweł do tego nieba doskoczył. Kandydat na mistrza olimpijskiego. Fizycznie jesteśmy w stanie spokojnie się przygotować. Myślę, że ta strona mentalna będzie decydowała w przypadku Pawła. Nie ma rzeczy, z którymi byśmy sobie nie poradzili, także myślę, że będzie dobrze. Na pewno miejsce na podium i myślę, że 6 metrów też by nie było za. Oby rok igrzysk był podobny do roku 2011.